Dzień dobry, moi drodzy. Witam was wszystkich serdecznie. Jeszcze tutaj chwilę poczekam, żeby się ktoś pojawił. Bo nie wiem, czy mnie tu widać, słychać, ale się ktoś pojawia. Dobra, moi drodzy, co tam u was dobrego? Się zastanawiam, czy w całej Polsce jest tak ciepło, bo u nas to jest dzisiaj po prostu ukrop. Ale dobrze, niech już przychodzi wiosna, co nie? Wiosna, lato. Niech już po prostu będzie cieplutko. O, już się pojawiacie, już to widzę. Fajnie, fajnie. Jeszcze chwileczkę. Cześć, Ania. Cześć. Cześć, Madziulka. Moi drodzy, dzisiaj mamy temacik taki. Cześć, Janka. Chcę tutaj parę słów powiedzieć o tym. Cześć, Oleńka. Czemu nam jest trudno czasami... Cześć, Alunia. Czemu czasem jest nam trudno... Cześć, Artur. Czemu czasem jest nam trudno, tak jakby... uwolnić się od starych związków, czyli odpuścić stare relacje. Cześć Bogumiła, cześć Agusia. Albo również, cześć Renatka. Albo również tak jakby odejść od relacji, które mamy, mimo że czujemy, że to już jakby no nie jest to, o co nam chodzi, tak? Czujemy, że to nie jest to, o co nam chodzi. Cześć Mija. Poczekajcie, bo ja chciałam sobie tutaj... A Janowa. Muszę się trochę podwyższyć, bo nie widzę po prostu. O, może teraz mi będzie to wygodniej. No dobra, moi drodzy, no właśnie. I czemu tak się dzieje? Tych przyczyn, tak naprawdę, jakby pewnych zależności między nami a drugą osobą jest bardzo dużo. I jak ja pracuję z ludźmi, no to różne te przyczyny wychodzą. Czasami jest to. Cześć, Madziulka. Czasami jest to jakaś silna karma, jakieś zobowiązania, nie wiem, kodowania w połówki, jakieś inicjacje i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, ale prędzej czy później, cześć Izunia druga, ale prędzej czy później i tak zazwyczaj docieramy do takiego poczucia niespełnienia. Czyli co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że mamy takie poczucie... Madziulka, ty mi zawsze to samo pytanie zadajesz, ale to poczekaj. Co to znaczy poczucie niespełnienia, kochani? To znaczy, że mamy takie poczucie, że jeszcze coś się nie wypełniło w danej relacji, tak? Że coś się jeszcze nie spełniło, coś, na co my czekaliśmy, to się nie wypełniło, nie spełniło. I to poczucie niespełnienia jakby zatrzymuje nas przy tej osobie. Zatrzymuje nas przy tej osobie, chociaż być może fizycznie wyszliśmy już z tej relacji, bo albo po prostu jakby opuściliśmy partnera, albo on nas opuścił, ale to poczucie niespełnienia ciągle z nami zostaje. To poczucie z niespełnienia, cześć Lucynka, ciągle po prostu z nami jest, tak? Czyli poczucie niespełnienia, taki stan, że coś się jeszcze nie wypełniło, coś się jeszcze nie spełniło. Takie poczucie też niezaspokojenia, że jeszcze nie przyszło to, po co ja przyszłam tutaj do tej relacji. Jeszcze się to po prostu nie wypełniło, jeszcze się to po prostu nie spełniło, tak? I wtedy część naszej energii, w jaki sposób ta nasza energia dosłownie zostaje przy tej relacji, zostaje przy tej drugiej osobie i zostaje właśnie w takim, wiecie, oczekiwaniu, takim oczekiwaniu na to spełnienie, tak? Takim oczekiwaniu, że... Cześć, Agusia. Takim oczekiwaniu, że to się w końcu spełni. I po czym możemy poznać właśnie, że utknęliśmy w takim poczuciu niespełnienia? No na przykład po tym, że mamy takie poczucie straty, bo traktujemy tą relację jako taką inwestycję. Zawsze to mnie najbardziej gdzieś tam trochę rozśmiesza, wam powiem, no bo ja osobiście uważam, że inwestować to można na giełdzie, tak?
albo nie wiem, inwestować to można, nie wiem, w jakieś akcje, obligacje, w jakieś nieruchomości, ale nie w związku. Ale to nam pokazuje, że my zainwestowaliśmy jakąś energię, zazwyczaj jest to wysiłek niestety, zainwestowaliśmy czas, zainwestowaliśmy energię i mamy takie poczucie, że jakby wiecie, nie ma tego odzewu, czyli poszła inwestycja, ale ta inwestycja nam się nie zwróciła. Poczekajcie chwilę, sobie tylko coś tu wyłączę, o, bo tu mi Karinka pisze. Czyli, że ta inwestycja nam się nie zwróciła. Czyli to jest, cześć Kamilka, to jest jeden z przykładów, to jest jeden taki z przykładów. Drugi taki przykład, że my dosłownie utkniemy w takim poczuciu, że coś jeszcze mogłam zrobić w tej relacji, tak? Cześć Jarek, że coś jeszcze mogłam zrobić w tej relacji. I takie, to jest takie poczucie, że jeżeli ja bym coś więcej zrobiła, to może by był inny skutek. Albo jeżeli partner by zrobił coś więcej, by zrobił coś jeszcze, cześć Mariusz, to może byłby inny skutek, tak? I to jest takie fantazjowanie o tym, żeby dać siebie jeszcze więcej, że coś innego mogłoby się tam wydarzyć. Coś innego mogłoby się tam wydarzyć, jak ja bym coś zrobiła, nie wiem, jak partner by dał od siebie więcej, jak on by coś innego zrobił, nie wiem, jak byłby lepszy, poszedłby na terapię, zacząłby pracować nad sobą. No my zazwyczaj mamy, wiecie, całą historię do tego ułożoną. Zazwyczaj jest po prostu cała historia do tego ułożona, ale tam jest takie poczucie, że coś można byłoby więcej, tak? Czyli można by było jeszcze więcej po prostu z tego wyciągnąć. No a nie wyciągamy, nie? Zainwestowaliśmy tą energię i po prostu, wiecie, nie ma zwrotu, nie wyciągamy. To z czym zostajemy? Zostajemy z poczuciem niespełnienia. Z poczuciem niespełnienia i takiego nienasycenia, że po prostu nie przyszło tyle, ile ja zainwestowałam. Cześć Sabinka. Nie przyszło tyle, ile ja po prostu zainwestowałam. No i z czego to wynika, kochani? No to wynika w zasadzie z jednej rzeczy. Przede wszystkim z braku, z poczucia braku, czyli to niespełnienie, tak naprawdę fundamentem tego niespełnienia jest brak. Zazwyczaj jest to po prostu nasz brak z dzieciństwa, tak? My wchodzimy tak jakby do tej relacji z dużymi brakami z dzieciństwa, na poziomie jakby uczuć, na poziomie emocji, na poziomie też naszej samooceny, naszego poczucia własnej wartości. Czyli wchodzimy do tej relacji po to, żeby ta relacja, partner poniekąd też, ale przede wszystkim ta relacja wypełniła ten brak. Dlatego bardzo często jest tak, że im mamy więcej braków, tym tworzymy takie, tym mamy jakby więcej stworzonych wyobrażeń. Co to znaczy? Cześć Oleńka. To znaczy, że zawsze, zazwyczaj wtedy fantazjujemy, tak? Marzymy o jakiejś, wiecie, miłości absolutnej. Marzymy o jakimś ideale. Marzymy o idealnej rodzinie. Dlatego, że tego wszystkiego nie dostaliśmy, te nasze tak jakby potrzeby, te nasze wyobrażenia w dzieciństwie, one nie zostały zaspokojone, jakby się nie spełniły, tak? My wyszliśmy z dużym poczuciem niespełnienia, jakby z domu rodzinnego i z tym brakiem, z tym niespełnieniem weszliśmy w dorosłe życie i weszliśmy po prostu w związek, tak? Czyli poczucie braku stało się, znaczy ten brak, to uczucie braku stało się główną motywacją, która popchnęła nas w tworzenie relacji i to się staje główną motywacją. I jakby cała pułapka, moi drodzy, polega na tym, że to, co jest naszą motywacją do tworzenia związku, prędzej czy później
prędzej czy później ta motywacja wyjdzie na pierwszy plan. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli właśnie, nie wiem, poczucie osamotnienia, czy właśnie ten brak, to poczucie, cześć Kasiulka, to poczucie, wiecie, niezaspokojenia, także ja nie czuję tej miłości, ja nie mam tej miłości, ja nie mam tego uznania. Jeżeli my wejdziemy z taką motywacją, to ta motywacja, to jest tylko kwestia czasu, moi kochani, ta motywacja, ona prędzej czy później wysunie się na pierwszy plan. Czyli co to oznacza? To oznacza, że my zaczniemy doświadczać w tej relacji dokładnie tego, co nas zmotywowało do stworzenia jej. To jest tylko kwestia czasu i nie ma znaczenia tak naprawdę, jak bardzo my mamy jakby dobre chęci, tak? Bo zazwyczaj jest tak, że jak my wchodzimy w tą relację właśnie z tymi brakami, I jakby mamy dobre chęci, to wiecie, próbujemy się starać, my się staramy, inwestujemy, to jest to, co powiedziałam, inwestujemy tą energię, inwestujemy ten swój czas, tak, to swoje zaangażowanie, po prostu staramy się, żeby dostać to, z czym tak naprawdę, z czym tak naprawdę weszliśmy na początku, tylko my często tej motywacji nie zauważamy. To jest cały ambaras, polega na tym, kochani, że my często nie widzimy tej motywacji, nie? Bo my mówimy, no ja tak bardzo chcę miłości, nie? Ja chcę mieć po prostu dobrą rodzinę, nie wiem, fajne dzieci, tak? I tak dalej, i tak dalej. A nie zauważamy, że to wszystko podszyte jest tą motywacją. Dlatego później jesteśmy bardzo zdziwieni tym, że w konsekwencji zostaliśmy z niczym, tak? Czyli zostajemy z brakiem, zostałam ze stratą, bo zaangażowałam dużo energii, a zostałam z poczuciem niespełnienia. I tak się nie wypełniło, to, co tak naprawdę potrzebowałam. I tak się to po prostu nie wypełniło, czyli zostałam z poczuciem niespełnienia. Czyli z czym tak naprawdę, kochani? No tak naprawdę dokładnie z tym, z czym weszłam, tak? Z poczuciem niespełnienia. I później czekamy w tych relacjach, wiecie, czekamy, że coś tam się jeszcze wypełni. Czekamy się, że coś tam się jeszcze po prostu... coś się tam jeszcze wypełni, coś jeszcze się spełni, tak? Albo to jest takie czekanie, o którym wcześniej mówiłam, że już czasami z tej relacji już wyszliśmy, ale mamy takie poczucie, że można by było coś jeszcze tam zrobić, nie? Coś jeszcze można by było tam zrobić. No i niestety, Jezu, coś mi tu gryzie, no i niestety, kochani, to nie tędy droga, to jest po prostu droga donikąd, to jest droga donikąd, bo no nie da się w ten sposób po prostu tego załatwić, nie? O, dosłownie, tak? Nie ma po prostu takiej możliwości. Jak motywacją jest brak, to prędzej czy później my z tym brakiem zostaniemy, moi drodzy. Tak jest po prostu zawsze. Prędzej czy później zostaniemy z tym, z czym po prostu weszliśmy, czyli z brakiem, z rozczarowaniem, a właśnie przede wszystkim z poczuciem niespełnienia, tak? Takiego niespełnienia, że nie było czy nie ma tak, jak potrzebuję, nie było czy nie ma tak, jak ja potrzebowałam, tak? Tak jak ja potrzebowałam. I to niespełnienie cały czas nas tam trzyma w tej relacji, bo ciągle się łudzimy, że coś jeszcze można by było tam zrobić, tak? Że coś można by było po prostu zrobić. A mało tego, my wtedy w takich sytuacjach zazwyczaj nie chcemy zaakceptować, że tam się nic nie da zrobić. Nie chcemy tego zaakceptować, dlatego że wolimy się łudzić, dosłownie się łudzić,
Wolimy się łudzić dlatego, że to złudzenie to często jest jedyne, co my mamy, moi drodzy. To często jest po prostu jedyne, co my mamy. Więc my mamy świadomość, że jak ja jakby przyjmę, że tu się już nic więcej nie da zrobić, że dałam z siebie wszystko, co mogłam, że druga osoba też dała z siebie wszystko, co mogła i historia jest po prostu skończona, to ja tym bardziej zostaję z niczym, tak? A tak to mam bynajmniej chociaż jakieś swoje złudzenia. Tak to bynajmniej jakaś część mnie może się karmić tymi złudzeniami. Ja się mogę karmić tymi złudzeniami. Więc nam jest po prostu bardzo trudno, a zazwyczaj przez jakiś tam moment prawie jest to niemożliwe, żeby właśnie zaakceptować, że to, co ja dałam, to było 100%. Ja dałam wszystko, co mogłam, ja już tam więcej nie mogłam dać. I druga osoba też dała wszystko, co mogła, czyli też mi dała 100%. Skoro mi dała 100%, to znaczy, że ja mogę to przyjąć i się po prostu tym nasycić. Ja nie muszę tam czekać, karmiąc się jakimiś złudzeniami, że mogłabym, wiecie, z tego jeszcze więcej wyciągnąć, albo że mogłabym dostać coś, co mnie w końcu po prostu zaspokoi, tak? Co mnie po prostu w końcu zaspokoi. Najtrudniejsze, kiedy mamy dużo braków, po prostu najtrudniejsze jest to, zazwyczaj bynajmniej dla większości z nas, po prostu przestać się karmić tymi złudzeniami. Tymi złudzeniami, bo my się boimy to puścić, bo wtedy mamy takie poczucie, że już w ogóle z niczym zostaniemy. Że wtedy to już po prostu nie ma nic kompletnie. A tak to chociaż mamy, wiecie, tak to chociaż mamy te złudzenia, i bynajmniej przez jakiś czas po prostu zwyczajnie jedziemy na tych złudzeniach. Karmimy siebie, karmimy swoją podświadomość, swoją duszę, jakkolwiek to nie nazwiemy. Po prostu karmimy siebie złudzeniami, tak? Więc tak naprawdę najważniejsze, co jest w takiej relacji, to właśnie przyjąć taką świadomość, że ja zrobiłam wszystko, co mogłam. Wszystko, co mogłam i to wystarczy. To wystarczy. Ja już dałam z siebie wszystko, co mogłam, czyli dałam z siebie 100%. I druga rzecz, jakby być może nawet dużo ważniejsza, że druga osoba też dała z siebie 100%, tak? Czyli, że druga osoba też zrobiła wszystko, co mogła. Też mi dała po prostu 100% i ja nie muszę, wiecie, być jak to takie małe dziecko tam ciągle w takim oczekiwaniu, że jeszcze coś więcej dostanę, że jeszcze się czymś więcej nasycę. Bo zobaczcie sobie, jak mówimy o poczuciu niespełnienia, to tak naprawdę my mówimy o poczuciu, tak? To jest moje własne uczucie. Jak mówimy o braku, to też mówimy o poczuciu braku, tak? Mówimy o poczuciu niespełnienia i mówimy o poczuciu braku. Rymka, nie. I mówimy po prostu o poczuciu braku. Czyli nie mówimy o czymś, co można określić jakąś realną wartość, tak? Czyli na zasadzie, wiecie, jak ktoś mi da tyle, to ja wtedy poczuję zaspokojenie. A jak mi da tyle, to ja nie mogę poczuć tego zaspokojenia. Tylko mówimy o poczuciu. To oznacza, że ja mogę mieć poczucie, że dałam 100%. I ja też mogę mieć poczucie, że druga osoba też mi dała 100%. Bo tak naprawdę możemy takie coś mieć, bo to jest tylko i wyłącznie własne wewnętrzne poczucie. Bo kwestia jest taka, moi drodzy, że jeżeli my mamy bardzo dużo braków, to z jednej strony mamy bardzo dużo złudzeń, mamy dużo jakby wyobrażeń stworzonych na tych brakach, a z drugiej strony też jest tak, że ile ktoś by nam nie dał, czyli bez względu na to, czy ktoś nam da tyle, czy tyle, my ciągle będziemy mieli poczucie, że to jest za mało. My ciągle będziemy mieli poczucie, że
że jeszcze jesteśmy niezaspokojeni, tak? Więc to jest tak jakby drugi biegun tego, że tam ciągle będzie uczucie, że za mało, że ja za mało z siebie daję, czyli wiecie, że ja się muszę ciągle starać, ale też, że druga osoba za mało z siebie daje, czyli ja ciągle czuję to niezaspokojenie, tak? Ciągle mam to poczucie niezaspokojenia, że coś się tam jeszcze po prostu jakby nie wypełniło, że coś się jeszcze nie wypełniło tak, jak powinno, tak, jak ja tego oczekiwałam, tak? I tak jak mówiliśmy wcześniej, na poczuciu tak jakby braku zawsze się tworzy dużo oczekiwań. I im jest więcej braku, tym jest więcej tych wyobrażeń, tych oczekiwań w naszej podświadomości, tym więcej tych iluzji i tym trudniej nam też jasno ocenić, tak na trzeźwo i przytomnie, co ja realnie otrzymuję i co ja tak naprawdę realnie daję. Bo zazwyczaj jest tak, że nawet jeśli druga osoba dużo z siebie daje, to nam to nie wystarcza. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zazwyczaj jest też tak, że my ciągle mamy takie poczucie, że musimy, wiecie, więcej i więcej z siebie dawać, nie? Więc to działa po prostu w dwie strony. Więc to działa po prostu, moi drodzy, w dwie strony. No i trzeba też, cześć Bogusia, trzeba też na takim poziomie dorosłego zaakceptować, moi drodzy, że dzieciństwo już jest skończone. Że dzieciństwo już się skończyło, tak? Co to oznacza? To oznacza, że ja nie mam tam po prostu po co czekać. To już jest skończona historia. Jestem teraz tak jakby dorosłą osobą. Jestem dorosłą osobą i jako dorosła osoba muszę zacząć po prostu budować, jakby wiecie, swoje relacje, jakby zbierać pewnego rodzaju swoje zasoby, tak? Jeżeli ja nie zgromadziłam tych zasobów, to ja muszę sobie sama stworzyć te zasoby. Sama sobie stworzyć te zasoby, czyli sama stworzyć poczucie zaspokojenia w sobie, poczucie miłości, poczucie takiej, wiecie, własnej wartości, żeby na tym dopiero budować wszystko inne, tak? Żeby na tym po prostu dopiero budować wszystko inne. I wtedy mi będzie łatwo ocenić na trzeźwo i przytomnie, co ja tak naprawdę realnie daję, bo jak mamy dużo braku, to niestety, ale my dajemy dużo wysiłku, dużo presji, dużo napięcia, to niestety rzadko kiedy wnosi realną wartość. Dlatego mamy takie później poczucie, jakby wiecie, straconej energii, że ja tam przeinwestowałam, tak? Przeinwestowałam tą inwestycję, że po prostu jakby włożyłam zbyt dużo, ale jak zobaczymy tak na trzeźwo i przytomnie, co to była za energia, czyli że motywacją był brak i że tak naprawdę jakby tym zasobem, w który wkładaliśmy, to był wysiłek, to wtedy zobaczymy, moi drodzy, że na czymś takim nie da się po prostu zbudować. No na czymś takim po prostu nie da się zbudować nic. No nie da się zbudować. Jak chcemy postawić, wiecie, duży, solidny dom, to najpierw trzeba zbudować porządne i solidne fundamenty. Po prostu nie da się tego zrobić, tak? O, nie da się tego zrobić. Ale najważniejsze jest, żeby dać sobie takie poczucie, tak jakby wiecie, zaspokojenia w tej relacji, to trzeba mieć świadomość, że właśnie ja włożyłam 100% i druga osoba włożyła 100% i historia się po prostu skończyła. Bo jak mamy poczucie, że ja nie wiem, 50-40, to zawsze będziemy mieli takie złudzenia, że mogę dać coś jeszcze więcej, żeby więcej wyciągnąć, tak?
jak będziemy mieli poczucie, że druga osoba dała też tylko 40-50, to ciągle będziemy w takim oczekiwaniu, żeby ona dała od siebie więcej, żeby ona się, nie wiem, zmieniła, żeby zrobiła, wiecie, cokolwiek, co sprawi, że da po prostu jeszcze więcej od siebie, tak? My nie potrafimy po prostu tego na trzeźwo, jakby na trzeźwo ocenić, nie? Na trzeźwo i przytomnie, że ja dałam wszystko, co mogłam, druga osoba dała wszystko, co mogła, czy daje mi wszystko, co mogła, i ja też daję wszystko, co mogę. I to jest wszystko, to jest po prostu 100%. To nie oznacza, że jakby relacja się nie może rozwijać, tak? Jak jesteśmy w tej relacji. Tu chodzi tylko o poczucie zaspokojenia, żeby po prostu, wiecie, nie jechać na tych brakach, nie jechać na tym poczuciu niespełnienia. No bo to jest po prostu pułapka, to nas do niczego nie zaprowadzi, tak? Braki zawsze i poczucie niespełnienia zawsze będą nas prowokować do tego, żeby tworzyć fantazje, żeby tworzyć różnego rodzaju wyobrażenia, żeby się tymi wyobrażeniami karmić. Dlatego takim osobom jest po prostu bardzo łatwo marzyć i fantazjować, wiecie, na temat idealnej miłości, tak? Idealnych połówkach i czymś idealnym, bo im się wydaje, że tylko w tym stanie idealnym to poczucie zaspokojenia w końcu po prostu do mnie przyjdzie. To poczucie jakby spełnienia, jak te wszystkie, wiecie, warunki będą odhaczone. Cześć Kasiulka, to po prostu w końcu do mnie przyjdzie, tak? A to jest pułapka, bo to nie tędy droga. Bo tak jak powiedzieliśmy, jak mamy braki, to ile byśmy nie dostali, tam będzie za mało. Po prostu mamy wtedy bardzo duży problem z przyjmowaniem. My nie potrafimy wtedy po prostu przyjmować w relacji. I nie potrafimy ocenić relacji, i tak jakby, nie wiem, mężczyzn czy kobiet, tak, na trzeźwo i przytomnie, no bo ciągle przesłaniają nam te wszystkie fantazje, wszystkie złudzenia i te wszystkie nasze po prostu własne motywacje. Także po prostu pamiętajcie o tym, moi drodzy, pamiętajcie o tym, że jak czujecie jakieś takie zatrzymanie przy jakiejś właśnie osobie, czy przy tej, z którą jesteście, chociażbyście chcieli odejść, czy mimo, że się związek skończył, a ciągle gdzieś ta osoba wraca, tak, w głowie, w myślach i tak dalej, to trzeba siebie zapytać, na co ja tak naprawdę jeszcze czekam? Na co ja po prostu jeszcze czekam? Na co? I drugie pytanie, po co? Nie? Po co ja tam jeszcze czekam i na co? Co tam jeszcze się nie wypełniło, że ja po prostu tam stoję i czekam, że się w końcu to wypełni, tak? Że się to po prostu spełni i przyjdzie ten stan zaspokojenia, że ja się po prostu w końcu nasycę, że ja się po prostu, wiecie, w końcu jakby zaspokoję tym wszystkim. Na co ja tam jeszcze czekam? To jest najważniejsze pytanie i tam się na 100% pojawi z podświadomości odpowiedź, tak? Że ja czekam tak naprawdę, że te wszystkie moje wyobrażenia i te wszystkie moje oczekiwania, z którą ja weszłam w tą relację, zostaną w końcu zaspokojone. Że to się po prostu w końcu wypełni, tak? To się w końcu wypełni i ja w końcu będę nasycona. No niestety, moi drodzy, prawda jest okrutna, bo prawda jest taka, że to, co jest budowane na złudzeniach, nie może przynieść niczego realnego. To jest po prostu niemożliwe, bo to jest nie ten fundament, nie? To jest nie ten fundament, na którym my po prostu chcemy budować. To jest nie ten fundament. W taki sposób się to po prostu nie da zrobić. A jeszcze na koniec, kochani, opowiem Wam taką swoją historię, która też się właśnie poniekąd odnosi do tematu. Też się odnosi po prostu do tego naszego tematu, czyli tego naszego poczucia niespełnienia, tak? Ja parę lat temu poznałam takiego mężczyznę. Już byłam wtedy w tej relacji, w której jestem teraz, no bo w tej relacji jestem 15 lat.
Parę lat temu poznałam mężczyznę i pierwsza moja reakcja, kiedy my się zobaczyliśmy, tak, wiecie, taka podświadoma reakcja, to była taka, że ja z nim kiedyś będę, ja z nim kiedyś będę w związku. I tak się domyślam, że jego reakcja prawdopodobnie była taka sama, bynajmniej tak się domyślam, jakby sądząc po tym, co tam, wiecie, tak jakby zarezonowało między nami. No i w każdym bądź razie, cały czas miałam właśnie takie to poczucie, że ja z nim kiedyś będę, nie? I tak nie wiedziałam, wiecie, konkretnie o co chodzi, ale jednocześnie też miałam takie właśnie poczucie tego niespełnienia, tak? Tego niespełnienia, że ta relacja coś ma wypełnić, że coś tam ma się wydarzyć. No i później się okazało, tak jakby wyłapałam w to w różnych swoich sesjach, że my się faktycznie jakby umówiliśmy na relację. My się faktycznie umówiliśmy w tym wcieleniu na związek. Umówiliśmy się na relację, że się spotkamy, jakby wiecie, jak każdy z nas będzie, że tak powiem, gotowy względem siebie, czyli każdy z nas, że tak powiem, duchowo podrośnie, tak? Duchowo podrośnie, po prostu będziemy gotowi, bo my wiele razy w poprzednich relacjach się próbowaliśmy wspólnie oświecić. Przede wszystkim poprzez seks tantryczny i różnego rodzaju praktyki. No i też wspólnie tak jakby działaliśmy w materii. I my sobie obiecaliśmy teraz, że znowu po prostu spróbujemy, czyli znowu wspólnie spróbujemy zrealizować ten cel, który sobie, wiecie, tak jakby założyliśmy kiedyś tam wcześniej. I wam powiem szczerze, że mi było w ogóle strasznie trudno tą relację odpuścić. No dlaczego? Dlatego, że tam zostało stworzonych jakby tyle oczekiwań i ja włożyłam poprzez swoje inkarnacje tyle zaangażowania w tą relację, że ja po prostu, jak ja na to patrzyłam, to ja mówię, Boże, ja zostanę po prostu z niczym, nie? Tyle, wiecie, tyle nadziei się tam potworzyło. Tyle nadziei, tyle właśnie niespełnionych tych nadziei i niespełnionych tych oczekiwań, że mi po prostu było bardzo trudno to puścić, mimo wszystko, że byłam i jestem w bardzo dobrej takiej i spełniającej dla mnie relacji, to ten mężczyzna po prostu uruchomił we mnie te wszystkie wspomnienia i te wszystkie, wiecie, te wszystkie wzajemne obietnice. I w pewnym momencie, po prostu po tych, wiecie, tam kilku sesjach i tak dalej, ja stwierdziłam, że jedyne, co muszę po prostu zrobić, to świadomie podjąć decyzję, czy ja po prostu chcę w to wejść i jak chcę, to po prostu, wiecie, w to wchodzę, a jak nie, to po prostu ja kończę tą historię w swojej głowie, po prostu się z tego wycofuję całkowicie. No i ja uznałam świadomie i tak przytomnie, że ja nie chcę w to wchodzić, że ja po prostu nie chcę w to wchodzić, że ja znam tą historię, zresztą ja zobaczyłam to, że tam w efekcie i tak nic z tego dobrego nam nie wyjdzie, że będzie w cudzysłowie po prostu jak zwykle, że znowu odegramy tylko te same role, znowu się odegra ta sama karma i po prostu nic więcej tam nie wyjdzie. I ja po prostu tak, wiecie, zamknęłam sobie oczy i wyobraziłam sobie jego i tak po prostu, wiecie, w głowie sobie powiedziałam, okej, ja zrobiłam wszystko, co mogłam, ty zrobiłeś wszystko, co mogłeś, jakby do tego momentu, ja ci dałam 100%, ty mi też dałeś 100%, historia jest zakończona. Historia jest po prostu zakończona. Ja tu nie będę stała dłużej i się łudziła, że ja mogę dostać coś, nie wiem, wyjątkowego, nie? Bo to są te złudzenia, wiecie, coś niezwykłego, coś wyjątkowego. Jak podjęłam taką świadomą decyzję, wiadomo, że po tych wszystkich sesjach, bo to też tak, wiecie, wcześniej to mnie szarpało emocjonalnie, to po prostu automatycznie, tak jakby się dokonało, całkowite uwolnienie, przestało mnie w ogóle ciągnąć do tej osoby, przestało mnie gdzieś tam, wiecie, przestałam się gdzieś tam energetycznie do niej podczepiać, też poczułam, że ona się wycofała z tej relacji, no bo też poczuła, że tu już nic więcej nie wyjdzie, nie? Że po prostu, wiecie, historia jest po prostu skończona, koniec, historia się skończyła i nie ma tej historii dalej, nie?
po prostu jest koniec. I o to tutaj chodzi, że trzeba taką decyzję podjąć świadomie, tak? Nawet jeżeli mam poczucie, bo ja miałam takie poczucie, wiecie, że zaangażowałam przez wcielenia całe mnóstwo energii, całe mnóstwo. Mało tego, to też bazowało na tym, że ja miałam pozytywne wspomnienia, bo to nie były tylko, wiecie, jakieś tam poczucie straty i tak dalej. Ja z tą osobą też miałam pozytywne wspomnienia, różne jakieś tam, wiecie, pozytywne doświadczenia, działania i tak dalej, ale cała reszta, całe to oczekiwanie i jakby to, z jakiego ja powodu jeszcze byłam energetycznie w tej relacji i z jakiego powodu się to wszystko we mnie odtworzyło, właśnie wynikało tylko ze złudzeń, wynikało tylko i wyłącznie z wyobrażeń, tak? Ze złudzeń, które miałam wtedy i które po prostu przeniosłam na to wcielenie. Tutaj jak się spotkaliśmy, to mi się to wszystko znowu, wiecie, odtworzyło, tak? Że znowu, że w końcu nam się to uda, że ja to wszystko w końcu dostanę, tak? To, co sobie tak, wiecie, wzajemnie obiecaliśmy, to, co włożyliśmy jakby w to tyle energii, tak? Bo to było wcielenia, to było mnóstwo wcieleń, nie? Żeby się nam to w końcu po prostu udało. I tak jak mówiłam, że tak naprawdę najczęściej, najtrudniej jest po prostu przyznać się przed sobą, że z tego nic nie wyszło i z tego po prostu nic nie wyjdzie. Z tego nic więcej po prostu nie wyjdzie. Koniec, kropka, historia skończona, zamykam ten rozdział, zamykam tą książkę i zaczynam pisać po prostu nową książkę, tak? Nową jakość mojego życia już bez tych, jakby bez trzymania się tamtych złudzeń, tylko na nowych, po prostu na nowych fundamentach. No, także widzicie, że czasami takie poczucie niespełnienia też się może ciągnąć po prostu jakby karmicznie, nie? Też to się może po prostu ciągnąć za nami karmicznie i gdzieś tam się spotkamy z tą osobą i po prostu to się wzajemnie uruchomi między nami. I człowiek tam czegoś chce, nawet nie wie do końca po co, no bo tam stoi przy tej osobie, nawet nie wie tak naprawdę do końca po co mu to wszystko, no ale pamięta siłę tych wyobrażeń, kochani, bo te nasze wyobrażenia, one mają ogromną siłę, tam poszło całe mnóstwo energii. Ja dokładnie, wiecie, pamiętam, ja teraz potrafię to ocenić na trzeźwo i przytomnie, jak wiele poszło energii w te wyobrażenia, w te nadzieje między nami, jak ja wiele zainwestowałam w to mojej własnej energii, tak? Mojej po prostu własnej energii. No, także po prostu trzeba się przestać łudzić, ale jest dużo łatwiej właśnie, kiedy nie mamy tych braków, nie? Kiedy nie mamy tych braków, bo wtedy jest nam łatwiej to ocenić na trzeźwo i przytomnie. Co ten człowiek tak naprawdę na trzeźwo i przytomnie mi zagwarantuje, co ja na trzeźwo i przytomnie tutaj dostanę i co ja na trzeźwo i przytomnie tutaj wniosę. Bardzo fajne są, teraz mi się przypomniało, bo też dzisiaj komuś już podpowiedziałam, jak czujemy, kochani, takie wiecie, takie uwikłanie, to żeby sobie popracować z taką afirmacją, że wybieram trzeźwe i przytomne postrzeganie mojej relacji z, nie? I tutaj po prostu imię tej osoby. Albo wybieram trzeźwe i przytomne postrzeganie imię tej osoby, jakby w relacji ze mną, tak? Wybieram trzeźwe i przytomne postrzeganie siebie też w relacji z tą osobą, tak? Żeby po prostu, wiecie, widzieć na trzeźwo i przytomnie, jakby jasno i przejrzyście. Jasno i przejrzyście, jasność i przejrzystość naszego umysłu. No to jest po prostu też fundament, to jest też podstawa, żeby to po prostu umieć jasno i przytomnie ocenić. No wiadomo, że wiecie, jak jest karma, jak są emocje, no to trudno to wszystko zrobić. No prędzej czy później, jak pracujemy nad tym, to nam się to uda ocenić, tak? To nam się uda to ocenić, ale właśnie te afirmacje też nam pomogą, tak? Tak, Edytka, no ja to jak skończę to, jakby ja to zapiszę na Facebooku, nie? I wtedy będzie można. Cześć, Kasiulka. No właśnie,
straciłam wątek, ale chyba to już wszystko, co chciałam powiedzieć. To chyba już wszystko. Także pamiętajcie, właśnie to poczucie niespełnienia, tak? Ono naprawdę nas bardzo mocno zatrzymuje. Nas bardzo mocno zatrzymuje, czyli trzeba popracować z tymi swoimi brakami, z tym poczuciem wypełnienia, tak? Z tym poczuciem wypełnienia, z tym poczuciem zaspokojenia. Z tym poczuciem po prostu zaspokojenia. I na tym dopiero możemy budować wszystko inne. Bo im silniejsze braki, tym silniejsze złudzenia, kochani. Zawsze to tak działa. Zawsze niestety to tak działa. A im silniejsze złudzenia i im silniejsze braki, tym też silniejsze trzymanie się w tym poczuciu niespełnienia i oczekiwanie właśnie, że coś tu się wydarzy, tak? Że coś tu się wydarzy, że ja w końcu się poczuję zaspokojona. No dobra, ode mnie tyle. Ja sobie jeszcze tutaj chwilę poczytam, co wy tu piszecie. Może ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to dawajcie. Ja akurat... Aha, to czytałam Edytka. Kasiulka, tak, wyjść z nieprzytomności. Kiedyś mi dałaś afirmację. Wybiera miłość na trzeźwo i przytomnie. No właśnie, o! Widzisz, Kasiulka, to jeszcze ten temat poruszę. Właśnie, miłość na trzeźwo i przytomnie, kochani. Bo miłość, my na temat miłości... Też mamy różnego rodzaju wyobrażenia, tak? Nam się kojarzy to, ta miłość często z tym, wiecie, takim high life, nie? Z taką nieprzytomnością, z takim po prostu odjechaniem, że to jest po prostu, wiecie, jeden wielki orgazm i po prostu nic więcej, nie? Jeden po prostu wielki emocjonalny, psychiczny, mentalny i po prostu fizyczny orgazm, tak? I też mamy takie... Właśnie jak są te braki, to też mamy taką, że tak powiem, zdolność do takiego odlatywania w tej miłości. Do takiego właśnie fantazjowania, tak, że to w ogóle takie będzie. To będzie takie uniesienie, tak, i takie oczekiwanie, że to tak musi wyglądać. Tak musi wyglądać. Więc ta miłość na trzeźwo i przytomnie też jest bardzo ważna, tak. Dlaczego, kochani? Dlatego, że miłość, czyli to, co jest na sercu, sorki, to też świadomość, tak? Nie ma miłości bez świadomości. No nie ma czegoś takiego, tak? Tak często mi mówimy, a miłość jest taka naiwna, nie? Miłość po prostu jest naiwna. No to nie miłość jest naiwna, kochani. Znaczy inaczej, my tak mówimy, że jak my kochamy, to jesteśmy tacy naiwni, nie? To się po prostu tak dajemy wykorzystywać. No nie. To oznacza, że nie ma tam przytomności, tak? Bo tak jak mówię, serce musi być połączone z trzecim okiem, bo miłość to również świadomość, tak? A świadomość to również miłość, tak? Czyli to, co my tak w połączeniu, w takim uproszczeniu nazywamy jakby połączenie serca z umysłem, tak? Ale ta świadomość to nawet nie jest takie logiczne myślenie, że ja, wiecie, logicznie się zastanawiam, czy ten związek mi się opłaca, czy nie. Tylko to jest taka umiejętność trzeźwej oceny, że ja na trzeźwo i przytomnie potrafię zobaczyć swoje własne intencje, swoje własne motywacje, które mnie prowokują do tej relacji i potrafię też ocenić na trzeźwo i przytomnie tak jakby intencje też tej osoby, tak? Intencje też tej osoby, czyli miłość i świadomość. Zmuszam się umysłowo do faceta, żeby zachcieć cudownego związku, ale w środku nie mam z braku, że chcę, o Boże, kurczę, poza autem niczego mi nie brakuje. Nie będę z facetem, bo jedyna moja potrzeba, żeby jeździł ze mną autem, którego nie mam na wycieczki. Czasem tak jest, Maja, że nie widzimy po prostu. No to trzeba by było po prostu pomyśleć o innych korzyściach, bo być może ten brak potrzeby wynika tak naprawdę tylko z lęku, tak? Trzeba było się po prostu przyjrzeć, z czego wynika ten brak potrzeby. Bo być może po prostu tylko z lęku, nie? Tylko po prostu z lęku, dlatego podświadomość nie widzi korzyści. Dlatego mamy takie poczucie, że w sumie nic z tego nie mam. A to jest nieprawda. Związek to jest tak jakby ogromna przestrzeń,
z której my jesteśmy w stanie czerpać. Szczególnie jeżeli jest to harmonijna osoba, moi drodzy. Bo jak jest to harmonijna naprawdę osoba, to nam będzie łatwiej. Nam będzie dużo łatwiej niż samemu tak naprawdę w każdej jednej dziedzinie życia. Dlatego, że ta osoba po prostu wszystko w nas tak jakby wesprze. To nie oznacza, że to będzie właśnie takie, wiecie, high life, że jest wszystko cudownie i nie mamy już nic do przepracowania. Nie, bo być może nawet cała nasza relacja i całe życie tego związku to będzie również praca. Praca nad sobą, ale jeżeli jest to harmonijna relacja, to ja Wam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że ta osoba po prostu wesprze wszystko, cały nasz pozytywny potencjał, wszystko, każdą jedną dziedzinę życia, po prostu każdą jedną, tak? Bo tak działa rezonans, spotykają się dwie energie i wzajemnie oddziaływują na siebie w taki sposób, że każda z nich jest po prostu wzmocniona. Nie? Tak to po prostu działa. To nie jest żadna magia, tylko to jest czysta fizyka, kochani. Poczekajcie jeszcze, Agatka. A co zrobić, kiedy po obu stronach iluzja opadła? Znamy swoje intencje, mamy staż 37 lat, żadne z nas nie chce zostać, rozstać, odejść. No to trzeba się... skoro nie chce, to znaczy, że... widzę w tym jakieś w cudzysłowie korzyści, ale te korzyści wcale niekoniecznie muszą być wymierne. Te korzyści to mogą być takie, że na przykład boję się być sama, nie? Boję się po prostu być sama. Boję się, że może sobie coś tam nie, z czymś nie poradzę, tak? Albo boję się, że nic i tak mnie już nie spotka, więc wolę mieć cokolwiek, nawet jak już nie czerpię z tego żadnych korzyści. Ale wolę mieć po prostu cokolwiek, niż po prostu nie mieć nic. Tak, Małgosia Sroka, tak, też to. Poczekajcie, jeszcze tu Ewa. Jak odróżnić iluzję wywołaną brakami od rzeczywistych uczuć mimo rozstania? Ewcia, wiesz co? Trudno nam będzie to właśnie z pozycji braku, trudno nam będzie po prostu to rozróżnić. Trzeba najpierw przepracować u siebie, tak? Czyli otworzyć się u siebie na miłość, otworzyć się na poczucie zaspokojenia u siebie, a przede wszystkim na uczucia. Na uczucia i na stan zaspokojenia, bo dopiero po prostu wtedy będziemy w stanie to jakby ocenić, nie? Dopiero po prostu wtedy będziemy w stanie to ocenić. No dobra, moi drodzy, to ja już zmykam, bo jeszcze dzisiaj mam pracę, nie wiem nawet, która jest godzina, a jeśli mam wyrzuty sumienia przy rozstaniu, skąd to się bierze? Czekajcie, tutaj, o. A jeśli mam wyrzuty sumienia przy rozstaniu, skąd to się bierze? No nie wiem, no może z jakiegoś poczucia winy, nie? Z jakiegoś po prostu poczucia winy, Jola. Może konkretnie do tej osoby. Może z powodu jakichś, nie wiem, obietnic, że powinnam dać więcej. Że powinnam dać więcej niż mogłam. No, także dobra, kochani. Ja już zmykam. Pamiętajcie o tym wszystkim. I trzymajcie się ciepło. Wszystkiego dobrego. I do następnego live'iku gdzieś tam po drodze. Pa, pa.